września. Gościniec Radia Września 93,7. Karol Krzeszowiec, witam w programie Gościniec Radia Września. Dzisiaj program wyjazdowy, a to dlatego, że spotykamy się z lekarzem, który opowie nam troszeczkę więcej o koronawirusie, który powoduje przeogromną panikę. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam państwa. Przybylski Wojciech, lekarz rodzinny, przychodnia Dłomet Września. Panie doktorze, czy to, co ostatnio spotyka się, że kupujemy na zaś jakieś produkty, nie podajemy sobie rąk na powitanie, nie przebywamy w skupiskach ludzi, czy to jest wszystko uzasadnione? Jest to bardzo uzasadnione, ale to nie dotyczy tylko tego roku, bo żeby spełniać warunki podstawowe higieniczne, żeby nie zarazić się wirusem grypy, który co roku atakuje ludzi, na przykład w tym roku zwykłe zachorowania na infekcje przeziębieniowe czy paragrypowe dotyczyły w naszej przychodni około 150 osób. Tak samo bywa w poprzednich latach, że wirus grypy atakuje środowisko nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i na świecie i zbiera żniwo, jeśli chodzi o ilości zachorowań i ilość ludzi, którzy z powodu infekcji grypowych umierają. Także w tym roku zdarzyło się tak, że dotyczy to koronawirusa, który dotychczas nie był spotykany i stąd cały problem, bo co roku mamy infekcje wirusowe, co roku są problemy z zaszczepieniem się odpowiedniej ilości ludzi i z doborem szczepionek przeciwko grypie. Także nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki wirus w danym roku zaatakuje ludzi na świecie i w tym roku problem stał się taki, że to jest wirus nowy, dotychczas nieznany. Niektórzy podkreślają, że bardzo niepokojące jest to, jak szybko ten koronawirus się rozprzestrzenia po całym świecie. Są powody do obaw? Gdybyśmy prześledzili szerzenie się wirusa o innym typie, o innej nazwie co roku, to pewnie wyglądałoby to w ten sam sposób. A ponieważ, tak jak powiedziałem przedtem, że jest to nowy typ wirusa i dlatego jest problem. Zalecana jest, może nie zwiększona, ale takie baczniejsze spojrzenie na własną higienę. Co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby zminimalizować ryzyko? To, co się tutaj mówi od kilku tygodni, żeby zachowywać podstawowe warunki dotyczące higieny, to znaczy mycie rąk, unikania przebywania w skupiskach ludzkich, to są bardzo ważne rzeczy i takie postępowanie powinno dotyczyć właściwie postępowania ciągle w okresach, gdzie jest nasilona zachorowalność na grypę. Także to nie jest nic nowego, to nie jest jakieś odkrycie. Natomiast też mam ochotę wypowiedzieć się na temat noszenia masek. Niedawno naczelny chirurg Stanów Zjednoczonych chyba wczoraj powiedział: ludzie, przestańcie zakładać te maski, bo to jest siedlisko bakterii i pożywka dla bakterii, bo po jakichś kilkunastu minutach ta maseczka jest nieskuteczna i bez sensu w ogóle. Mnie śmieszy, jak widzę w telewizji, chodzą ludzie po ulicach w tych maskach, nic to nie pomoże. Jest dużo takich zachowań, które gdzieś bierzemy właśnie z internetu, bo ktoś napisał, że maseczka uchroni, a czy inne jakieś mity są, które warto byłoby słowem lekarza obalić? Myślę tutaj o na przykład, dobra, maseczka to jest jeden z mitów, który nas ochroni przed zachorowaniem koronawirusem. Podawanie dłoni, przywitanie się. Na pewno jest to kontakt, który ułatwia przenoszenie, ponieważ ludzie sobie nie zdają sprawy, ile razy w ciągu godziny przecieramy okolice nosa, okolice ust i w ten sposób z dróg oddechowych wirus dostaje się na rękę i w ten sposób jest przekazywany, także nie tylko drogą kropelkową poprzez kaszel czy tam psikanie, ale również kontakt bezpośredni ręka-ręka. Jeszcze chciałem dodać, że w Japonii zabrakło polskiej wódki i spirytusu, dlatego że był stosowany w celach dezynfekcyjnych i to wcale nie jest śmieszne, bo 70% spirytus doskonale działa, jeśli chodzi o stosowanie go na zewnątrz. No, pijąc go niestety nie powoduje zabicia wirusa. Bardzo dziękuję i z jednej strony pozytywną, a z drugiej strony negatywną informacją. Naszym gościem był dr Wojciech Przybylski z przychodni Dłomet we Wrześni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościnie w Radio Wrześni 93,7. 93,7. Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.